Cześć, witam cię, tym razem nagram vloga, bo taką miałem szybką myśl, Jeszcze to sobie ułożę. Miałem taką szybką myśl. Jesteśmy tutaj u mnie w biurze w Rzeszowie. To jest nasza e, generalna gubernia. E, jak to się tak ładnie mówiło? Kwatera główna. O, to jest nasza kwatera główna. No i chciałem szybko nagrać, bo mam taką myśl odnośnie właśnie pokazywania wyników finansowych, inspirowania innych ludzi. Dlaczego ja pokazuję te wyniki, a nie, nie wiem, nie wożę się w jakichś tam w drogich furach i na przykład nie pokazuję samochodów. Może kiedyś będę pokazywał samochody, ale na razie jakby no czuję, że nie. Że to, to jest jakby za daleko. Pokazuję wyniki finansowe, na z webinaru, gdzieś tam wchodzimy sobie na konto, gdzie wchodzimy, uwaga, na konto Firmy, spółki, czyli to są przychody i to musicie wiedzieć, to są przychody. Oczywiście, wiem, że więcej bym zarobił, gdybym robił disco polo przedsiębiorczość, jak to robi większość, czyli mówiłbym, że zarobiłem milion, ale no nie przychodzi mi to przez gardło. W całym moim profesjonalizmie robienia pieniędzy, pewnych rzeczy nie mogę. Jakby no nie mogę się zmusić, żeby zejść na ten poziom, żeby mówić na przychód, zysk, bo to są dwie, dwa różne światy, no bo od tego się trzeba zapłacić podatek, VAT, y, ZUS też jest teraz niemały i tak dalej. No więc jakby to trzeba mieć tą świadomość, tego jest bardzo dużo, czyli taki milion miesięczny, milion dwieście tysięcy przychodu, to jest bardzo dużo, ale to nie jest milion w kieszeni, to musicie sobie uświadomić. Wiem, że jak tu mówię do takich przedsiębiorców, którzy mają staż, doświadczenie, już te podatki zapłacili, to teraz kiwają głową, w końcu ktoś to powiedział, więc jeżeli to tak jest, to napisz to w komentarzu, Będę czuł od ciebie wsparcie, żeby nie szerzyć idiokracji, więc będę się czuł, że tu są ludzie, którzy mają ten poziom, że odróżniają przychód, czy znaczy zysk od przychodu. Będzie mi bardzo miło. No i dlaczego to pokazuję? Dlatego pokazuję wyniki sprzedaży moje finansowe naszej firmy. Dlatego, że po pierwsze chcę ci pokazać, że można, żebyś wiedział, że można, ale zauważyłem, że są takie dwie grupy. I teraz na przykład taki, nagraliśmy taką rolkę. Ona jest z podcastu, gdzie rozmawialiśmy z Karolem Wyszomirskim, który jest moim przyjacielem, i, i tam rozmawialiśmy właśnie o mindsetzie finansowym. Bo ja zaczynałem od poziomu, w ogóle pieniądze mnie nie interesują. Nawet nie wiem, czy byłem biedny, bo w ogóle mnie to nie interesowało. Byłem szczęśliwy i nadal jestem szczęśliwy, więc jakby suma nie miała na to wpływu, nie? Więc ja byłem ogólnie całe życie zadowolony ze swojego życia. Czy zarabiałem 3000, czy pamiętam, że jak. Byłem uczniem zawodówki, bo od tego zaczynałem, dopiero później techniką i dopiero później studia, więc nie jednego pieca chlepiadłem. No to pamiętam, że wtedy jakieś praktyki miałem i wtedy chyba zarabiałem około 60 zł miesięcznie, że nie mogłem sobie kupić struny, jakąś tam kasetę. No i sobie przetrwać. Oczywiście no, utrzymywali mnie rodzice, ale to był taki dodatek. Nie? No i to mi wystarczało i to był mój poziom finansowy wtedy. Później, jak zacząłem dorosłe życie, założyłem rodzinę, poszedłem na etat i wtedy zrozumiałem, o ja cię nie mogę, ja tak nie przeżyję. No i przeczytałem wtedy książkę Roberta Kiyosaki, Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec i od tego się wszystko zaczęło, że zrozumiałem jak działają pieniądze i tobie też polecam, że jak masz się uczyć o szydełkowaniu, czy o brydżu, czy czytać o nie wiem, pojemności skokowej silnika, to chociaż tą jedną godzinę, co poświęcasz na to, poświęć na czytanie o tym, jak działają pieniądze, jak działa zarabianie pieniędzy. Bo sobie na te silniki zarobić dzięki temu. Nie? Czytanie o Ferrari nie spowoduje, że kupisz sobie to Ferrari w większości przypadków, ale czytanie o pieniądzach i rozumienie pieniędzy, jak one działają, rzeczy ekonomiczne, rzecz, na przykład książki Roberta Giesekiego, dużo cię nauczą I one mają też oczywiście swoje wady, ale mam to totalnie wywalone, bo jakby na tyle jestem inteligentną osobą, że umiem czytać pomiędzy wierszami, więc tam jest potężna wartość, a jak ktoś, nie wiem, chce się czepiać szczegółów, to niech się czepia. Ale mniejsza z tym. No i chodzi o to, że tam zmieniłem się całkowicie finansowo, ale oczywiście była moja wiedza i potrzebowałem narzędzi, żeby wchodzić na inne poziomy finansowe. Na przykład, nauczyłem się tego, że jak będę pracował na etacie i będę sprzedawał godzinę swojego czasu za pieniądze, no to się zamęczę, zaryję. A nie zarobię tych pieniędzy i celów finansowych, tych milionowych nie osiągnę, więc zacząłem się uczyć. No i wtedy odkryłem, że jeden ze sposobów wypracowania sobie pasownego dochodu jest sprzedawanie swoich produktów cyfrowych, czy też licencji. Teraz też już wchodzę na poziom nieruchomości, które będą na mnie pracowały, które mogę wynajmować, ale zaczynałem od produktów cyfrowych, bo inaczej jest jakby znaleźć sobie, no chociaż jak ktoś tam się zna na nieruchomościach, to doskonale wie, że może lewarować to, czyli. Może zacząć od kredytowania się, mądrego kredytu, a nie głupiego kredytu, czyli to nie jest kredyt na konsumpcję, tylko kredyt inwestycyjny. To też musisz mieć świadomość. No i można tak to osiągnąć. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak tam nagraliśmy z Karolem tą rolkę, gdzie mówię o tym, jak się przychodzi z tych 3000 na milion przychodu, no to tam zauważyłem, że właśnie są takie dwie grupy, czyli dwie drogi. Nie? Jedni mówią super, rozumiem Cię, jak ważny jest mindset. A druga grupa jest na zasadzie. Mówisz, że ktoś, kto mało zarabia, to jest zerem, że jest nikim, tak nie możesz mówić i w ogóle jesteś złym człowiekiem, bo myślisz o finansach. I przy każdym pokazywaniu jakichś wyników jest grupa ludzi, którzy powiedzą: Mirku, inspirujesz mnie. Ale jest druga grupa, która powie, to jest scam, oszukujesz, to pewnie zrobiłeś w photoshopie, pokaż swój samochód, pokaż pita, to uwierzę, no i takie różne rzeczy. No i ja na początku się trochę tym przyjmowałem, nie? Przyjmowałem, myślałem sobie, kurde, no jak tym ludziom to udowodnić, no przecież nagrywamy ekran, ale w sumie każdy, każdy zrzut ekranu, każde nagranie ekranu można sfingować. No i wtedy dotarło do mnie, że tak jakby nie interesuje mnie, po pierwsze, to, czy ktoś uważa, że to jest oszukane, czy nie oszukane. Ja też się inspiruję wieloma osobami. Też inspirowały mnie na przykład zrzuty ekranu, nawet Macie Kaniserowicz chyba nie robi zrzutów, to czy robi czasami zrzuty, ale też pokazuje Excela, nie? Więc to, może sobie każdy napisać. Ale jak ktoś ma trochę doświadczenia, to jest w stanie wyłapać, po pierwsze, czy ktoś realnie może te pieniądze zarobić, nie? więc no, zrozumiałem, że jakby nie interesuje mnie. Ta osoba po drugiej stronie, czy znaczy interesuje mnie osoba, ale jakby jej stan mentalny. Jeżeli ktoś uważa, że to jest kłamstwo. Jak najbardziej możesz w to wierzyć, ale pamiętaj, że nie mówimy o moich finansach. Ja ci pokazuję, jakby moje przychody, moją sprzedaż, żeby ci pokazać po pierwsze, że się da, że można. Nie? że koleś, który był w zawodówce i był na tej straconej pozycji, wykonał ileś tam ruchów, zmienił coś w swojej głowie i przez 13 lat osiągnął jakieś tam, powiedzmy, z 3000 doszedł do miliona. I to ma ci pokazać, że można. Nie, to jest bardziej jako inspiracja niż to, żeby nie wiem, się chwalić czymkolwiek. Bo ja do tego, jak widzisz, pewnie mnie obserwujesz, nie potrzebuję chwalenia się czymkolwiek. Mam swoją, jakby znam swoją wartość, bardziej pokazuję, że można. Nie? No i ty, jakby to Ty decydujesz, co z tym zrobisz? Możesz powiedzieć, kurde, trochę mu nie wierzę, super, ale weź to i udowodnij mi, możesz powiedzieć tak, może to jest ska, może ten skwarek coś tam kombinuje z tymi zrzutami ekranu, ale ja wiem, że z tym jest sens, albo przynajmniej sprawdzę. nie? Może kurde, pół na pół, może mu wierzę, może nie, ale sprawdzę. Jeżeli mnie sprawdzisz. To możesz ty zyskać, bo jak przejdziesz ten cały proces, będziesz wystarczająco wytrwały, pracowity, weźmiesz odpowiedzialność, poniesiesz porażki, czyli przejdziesz bardzo długą i ciężką drogę, to to osiągniesz. No i wiadomo, jak jesteś e, słaby psychicznie, jesteś słabym zawodnikiem, no to weźmiesz ten mój screen, kurde, pewnie ściemnia, e, nagrasz jakiś tam średni kurs, będziesz miał 100 followersów, powiesz: hej, kupcie mój kurs. I powiesz, skwarek, ty ściemniałeś, bo ja nic nie sprzedałem, nie? więc to jest ściema te twoje kursy. No to wtedy masz rację, nie? bo w twoim przypadku, przy jakby twoim zaangażowaniu, Twojej pracowitości, odporności psychicznej, tym, że masz ten wspomniany zapał, że nie wytrzymałeś jak ja 13 lat, no to ci to nie wyszło. Tak? Jest tak najbardziej naturalne. Więc zrozumiałem, że są dwa typy ludzi. Są ci, których inspiruję, i dla tych to nagrywam. I są ci, którzy będą robili wszystko, żeby stwierdzić, że to, co pokazuje, to jest skam, że to jest oszustwo, że kursy to jest oszustwo. I też masz rację. Jeżeli w to wierzysz, to masz rację. Sieć w tym miejscu, w którym jesteś, jeżeli jest ci dobrze, to tam sobie zostań. Nie dla ciebie to nagrywam. Oczywiście ta osoba, która jest tym niewiernym Tomaszem, wszystko neguje, krytykuje. Niewykluczone, że na przykład za 10 lat, za 5, za rok stanie się osobą, która powie: Ty, kurde, jest w tym sens. Bo ludzie się na jakimś tam poziomie zmieniają. No i też to nagrywam, żebyś ty mógł inspirować innych, żebyś też miał taką świadomość, że ty nie musisz nikomu udowadniać, że ten screen, że Twoje przychody, że Twoje efekty finansowe. Nie musisz nikomu udowadniać, czy to jest prawda, czy też nie, bo ty dokumentujesz to, co robisz. Jakby dajesz, zobacz, ja sobie funkcjonuję. Codziennie 24 godziny prowadzę biznes e, i zapisuję sobie jakieś swoje wnioski. Dzielę się tym, co robię. Pokazuję swoje biuro, pokazuję, że tu jestem teraz w Rzeszowie. E, później pojadę do Kowal, gdzie mieszkam, gdzie pracuję w swoim gabinecie. Później lecę sobie do Kalpę, gdzie mam kolejne mieszkanie i tam też już sobie robię studio. Więc pracuję sobie w trzech miejscach e, na świecie. E, no i dokumentuję to, co mam. Możesz powiedzieć, wynająłeś tam to mieszkanie, ty nie jesteś taki. Jak najbardziej, możesz sobie wierzyć we wszystko. I nie wierzyć w każdą rzecz, bo to jest Twoja decyzja. Ja po prostu to tak mam, po prostu to dokumentuję, co robię. I tyle, i to jest wszystko. I albo wybierasz to, że ciebie to inspiruje, oczywiście nie łykaj wszystkiego jak pelikan, sprawdź mnie, tak? Zrobię to, co Mirek, zobaczę, jak to zadziała. Jeżeli jesteś osobą otwartą, i inteligentną, to zobaczysz, że część winy będzie po Twojej stronie, jeżeli to ci nie wyjdzie, zmodyfikujesz to i osiągniesz podobne efekty. Więc. Podsumowując, dla mnie dla mnie takie wyniki, wysokie wyniki finansowe, po prostu były inspiracją. Ja się nie zastanawiałem, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Nawet sam nie wiem, czy się nad tym zastanawiałem. Po prostu było ok, skoro on może, to ja go szanuję, jest dla mnie inspiracją i sprawdzę, jak to u mnie. Albo jeżeli osiągałem jakieś wyniki typu 300 tysięcy z kampanii, jak ktoś robił milion, dwa miliony, to wiedziałem, że mogę coś zrobić lepiej. Nie? I zadawałem sobie ciągle pytanie, co on robi takiego, czego ja nie. I to była dla mnie właśnie inspiracja, więc też się tym nie przejmuj, zawsze są dwie drogi. Są ci, którzy cię będą krytykować, i są ci, którzy będą chcieli za tobą iść. No i teraz ty decydujesz, dla kogo to nagrywasz. Ja nagrywam to dla tych, którzy chcą za mną iść, którzy, dla których będę inspiracją. Nie bogiem, nie wyrocznią, bo to też jest totalnie głupie, nie rób tego. Po prostu osobą, która cię zainspiruje. Lub zrób lepsze wyniki ode mnie. Jak najbardziej będę się z tego cieszył, bo będę miał się kim inspirować ja. Więc tak to mniej więcej funkcjonuje. Czyli nie bój się pokazywać wyników, dokumentuj to co robisz, że ludzie cię schejtują, skrytykują. To jest norma. Oni żyją w swoim świecie. Ty to robisz dla tych, dla których będziesz inspiracją. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga.